W czasie wyprawy himalajskiej to himalaiści, nie alpiniści, nagle uświadomili sobie, że dalej nie pójdą, wiszą na linie i ratunku nie ma, bo zła pogoda. I była okazja tak, żeby sobie zrobili rachunek sumienia. Jeden pomyślał o żonie, o dzieciach, a drugi to był kawaler. I ten kawaler miał jeszcze jedną tabliczkę czekolady. Złamał na pół i dał koledze. Sam udawał, że jadł, a nie jadł. Druga doba, złamał tą małą połówkę na pół, dał koledze, sam nie jadł. I trzeci dzień tą resztkę dał koledze. Mówi, jeżeli przeżyjemy, on będzie miał większą szansę na przeżycie, bo ma żonę, dzieci, a na mnie nikt nie czeka. Na szczęście w czwarty dzień przyszła pomoc, bo się pogoda zmieniła. No i wrócili z wyprawy, no, szczęśliwi. Ale ten kawaler, kiedy wrócił do domu, już wrócił inny. Bo odkrył, na czym polega istota dobroci. Zawsze mu się wydawało, że dobroć polega na przekazaniu innym tego, co mamy w nadmiarze. A teraz odkrył, że dobroć polega na tym, że potrafię oddać ostatni kawałek chleba. Tu zaczyna się dobroć. Czyli troska o czyjeś dobro, nawet moim kosztem. I taką dobroć dzisiaj chwali Pan Jezus. Ta wrzuciła najwięcej, bo wrzuciła wszystko. Przekroczyła granice miłości własnej. Kochała Boga całym sercem, samym umysłem, myślami, wolą. Została bez środków do życia. I my tak z zewnątrz patrząc, to widzimy, że nie widzimy w jej rękach pieniędzy. I domyślamy się, że ma pusty żołądek. Ale nie widzimy, że jej serce urosło. Wspominam na początku, alpinista z perspektywy czasu odkrył, że ta groźna sytuacja w jego życiu była narzędziem w ręku Pana Boga, żeby odkrył, na czym polega dobroć. I dostrzegł, że dla ludzkiego serca nawet sprawiedliwość jeszcze nie jest dobrocią. Bo sprawiedliwość jest wymierna w liczbach. A serce rośnie dopiero wtedy, kiedy jest bezinteresowność. Kiedy przekraczam granice miłości własnej. Warto zestawić tego młodzieńca bogatego z tą kobietą ubogą. On miał pełną kieszeń, a mimo wszystko odszedł smutny. Ta kobieta z pustą kieszenią, ale jej serce było bogatsze niż ta skarbona świątynna. No bo Pan Bóg ma taką logikę, jak przed chwilą słyszeliśmy z pierwszego czytania, że twoje naczynie się nie wypróżni. Zawsze będzie pełno. Pan Bóg ze swoją dobrocią jest rozrzutny wtedy, kiedy widzi, że my coś dla Niego czynimy. I to nie jest przypowieść Pana Jezusa o ubogiej wdowie. To nie jest opowiadanie zmyślone. Wśród nas tacy są ludzie, jak ta uboga wdowa. Religijna ofiarność ludzi jest niezbitym dowodem ich wiary. I zasada jest prosta. Jaka wiara, taka ofiara. Tę wspaniałą kobietę zauważył przed wiekami święty Cyprian,
który powiedział: jakże błogosławiona jesteś u Boga wdowo. Jeszcze przed nadejściem sądu zasłużyłaś sobie na pochwałę sędziego. Dlatego każdy z nas, jeżeli chce trwać w bliskości Pana Boga w tej rzeczywistości doczesnej i w rzeczywistości wiecznej, dobrze, żeby się nauczył takiej praktyki, takiej umiejętności na wzór Pana Jezusa. Być dobrowolnym darem. Bo największym w Kościele jest ten, kto najbardziej służy. Czyli kocha więcej niż inni. A największa kariera w Kościele to jest kariera ofiarnej miłości. Taka dygresja, bo jest potrzebna do dalszej myśli. Na świecie są różne religie. I w tych wszystkich religiach, oprócz judaizmu i chrześcijaństwa, w tych wszystkich religiach zawsze ludzie potrzebowali Boga. A w judaizmie i w chrześcijaństwie Bóg potrzebuje człowieka. Abraham był potrzebny Panu Bogu po to, żeby pokazał sens i mądrość posłuszeństwa Bogu. Mojżesz był potrzebny Panu Bogu po to, żeby pokazał mądrość zachowania dekalogu. I my, chrześcijanie, jesteśmy potrzebni Panu Bogu. Każdy z nas jest potrzebny. Dlatego trzeba nam wypracowywać wciąż sztukę bycia darem. I zadanie dla chrześcijańskich rodziców, dokładnie, precyzyjnie, katolickich rodziców, jest przekazać dorastającym dzieciom, po pierwsze, że nasze życie jest darem Boga, a po drugie, że sensowne życie jest tylko wtedy, kiedy ja staję się darem dla innych. Żeby się tego nauczyć, na przykład trzeba mieć umiejętność mądrego wydawania pieniędzy. Po sposobie wydawania pieniędzy poznajemy mądrość. Czy ktoś ma mądrość, jest mądry, czy mu czegoś brakuje? Na co wydaje pieniądze? I ofiara złożona Bogu jest przez Niego wynagradzana błogosławieństwem przewyższającym dar, jaki otrzymaliśmy od Boga, jaki daliśmy Panu Bogu. Tylko ludzie głębokiej wiary znają sens ofiary, jaką składamy w Kościele. A dlatego, że dzisiejszy świat raczej nie docenia ofiarności, tym bardziej ludzie Boga, chrześcijanie, trzeba, żebyśmy ćwiczyli się w ofiarności, szczególnie od dzieci począwszy, żeby dzieci nie miały skarłowacianego serca. Coraz więcej młodych z sercem skarłowaciałym, bo niezdolnych do ofiary. Świat ocenia ludzi po kieszeni, po stanowisku. Pan Jezus ocenia inaczej. Dlatego świat powinien być skoncentrowany na sercu. Chrześcijanie powinni być skoncentrowani na sercu. No i ciągle trzeba tego przestawienia dokonywać w sobie. Rod, jeszcze dobrze przeczytałem, Dreher, autor, tytułu też nie pamiętam, pisze tak: jeśli chcesz sobie poradzić z formą naporu opinii publicznej, atmosfery naporu mediów, który jest niechrześcijański, jest ateizujący, płytki, deformujący ludzką wrażliwość, no to musisz zadbać o twoją mocną tożsamość chrześcijańską. Czyli potrzebujesz środka, które ci dostarczy możliwości bycia mocno związanym z Chrystusem Zmartwychwstałym.
Natomiast dwa czynniki, które tym bardziej pomagają, to jest mała wspólnota i mocne przywództwo. Tu nikogo nie trzeba przekonywać do małej wspólnoty. Jak popatrzycie na swoje parafie, skąd jesteście, no to jesteście w zdecydowanej mniejszości. Jedna dziesiąta, która jest na mszy świętej. W Krenicznie dzieci śpiewały na pierwszą komunię i rok temu, i 3 lata temu śpiewały: ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój na wieki. No i dzieci tak zaśpiewały i pytanie, no i co z tego? Gdyby zaśpiewały Zielony Mosteczek, to byłoby to samo. Dlatego pytanie miałem w Krynicznie do mężczyzn, do tych mężczyzn, którzy mają taką radość, szczęście słyszeć tatusiu, tato, albo jeszcze inna forma miła dla ojcowskiego ucha. Czy ci panowie rozmawiali z tymi dziećmi, co to znaczy cały jestem Twój, całe życie oddaję? No bo kto ma rozmawiać z tymi dziećmi o tym? Jak nie tato? Oczywiście takie rozmowy nie są łatwe, tak ad hoc, bez przygotowania. Dlatego to, co jest praktykowane we wspólnocie, katecheza systematyczna jest. Co tydzień, co niedzielę, i jeszcze rekolekcje, i jeszcze dni skupienia, i jeszcze jeden wyjazd. Ale są miliony ludzi, którzy nic z tego nie mają. I oni nie wiedzą o tym, jeżeli nawet w pojedynkę są bliscy Panu Bogu, nawet jeżeli cała rodzina jest na mszy świętej, to i tak nie mają szans poradzić sobie z naporem antykatechezy. Nie poradzą sobie z demoralizacją, która się leje. Z ludźmi niechętnymi Kościołowi, z antychrześcijańskimi mediami. Dlatego ogromna konieczność jest trwania we wspólnocie z mocnym przywództwem. Ja nie wiem, czy jest taka świadomość, że dzieci, młodzież w ciągu tygodnia ma więcej informacji ze środowiska szatańskiego niż ze środowiska Bożego. Dlatego dzieje się to, co się dzieje. Co będzie z dziećmi, które mają dzisiaj 12 lat, 15? I do Komunii Świętej przystąpiły kilka razy w życiu. A powinni kilkaset razy przystąpić. Czy one jeszcze do Kościoła wrócą? Czego nie może zabraknąć w wychowaniu? Dzisiejsza Ewangelia podpowiada, że nie może zabraknąć wychowania do ofiarności. W każdym mszy świętej te słowa: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę, potem odpowiedź, niech Pan przyjmie ofiarę. Jeżeli przyjmujemy Komunię Świętą, a wcześniej nie złożyliśmy Bogu ofiary, to ta Komunia Święta trafia do żołądka, nie do serca. I wtedy wychodzimy ze mszy świętej tacy, jacyśmy przyszli. A msza święta to jest pascha, to jest przejście. Ze mszy świętej wychodzimy umocnieni, ale nic tu nie działa na zasadzie automatyzmu. Niech Pan przyjmie ofiarę. Trzeba na ołtarzu położyć to, co nam się udało, to, z czego jesteśmy dumni, i do kielicha to, co nas boli, co nas zraniło.
Dlatego nikt z nas nie będzie się dziwił, że większość katolików na mszę dzisiaj nie przyjdzie. Dlaczego nie przyjdą? Bo nie mają co złożyć Bogu w ofierze. To po co przyjdą? Gdyby wiedzieli, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu, gdyby wiedzieli, że radosnego dawcę miłuje Bóg, to by przybiegli. Dlatego nie tylko wysyłać ich na mszę świętą, ale żeby powiedzieć, żeby coś przynieśli. I coś wtedy się dzieje takiego magnetycznego w człowieku, że chce tu być, bo chce dać dar. Gdzieś tam umknęła nas nota hojności. Niektórzy sądzą, że mają dobre serce, bo martwią się o dzieci na granicy. A dzisiaj ksiądz Cisło w Warszawie mówił o 10, o 9. Tam trzeba pojechać, tam trzeba wspomagać. Niektórzy sądzą, że mają dobre serca, dlatego że troszczą się o los zwierząt, troszczą się o klimat. Być może mają wrażliwe serce, ale z pewnością serce dobre mierzy się znacznie bardziej z nieoślążą motywacją, troskę o człowieka, o małego człowieka, o bezradnego człowieka, słabego człowieka. Wtedy rośnie serce. Serce ofiarne, dobre ma ten, kto kocha w sposób bezinteresowny, wierny. I jeszcze mała katecheza minutowa. Co robić, żeby nasze serca były gotowe do ofiarności? Najpierw miłość samego siebie. Zobaczyć, co jest w mieszkaniu, a niepotrzebne. Albo trzeba usunąć, wyrzucić. Jeżeli wartościowe, to zatrzymać. A jak nie używamy, wyrzucić. I taki gest da nam wolność od materializmu. To była miłość do samego siebie. Miłość do innych, mieć zgadujące oczy i widzieć, komu potrzeba czegoś. I obdarować go tym czymś. I miłość Pana Boga. Acutis w tamtym roku został beatyfikowany, 13-latek, żeby w jego sercu takie pragnienie miał, żeby zawsze było miejsce dla Boga, tylko dla Boga. I martwił się o to, 13-latek, żeby ani jednej minuty w jego życiu nie było, która by nie podobała się Bogu. To jest miłość do Boga. I ten 13-latek czy 14-latek, to są jego słowa. Naszym celem powinno być to, co nieskończono, nie to, co skończone. I jeśli Bóg będzie posiadał nasze serce, wówczas także i my będziemy posiadać to, co nieskończone. Wtedy doświadczymy już szczęścia na ziemi, a kiedyś wieczności, czego wszystkim życzę sobie. Amen. Thank you.